Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jedziemy, słuchajcie, dzisiaj wreszcie przyczepą. Już po prostu tak się stęskniliśmy. Już nóżkami przebieraliśmy, już nie mogliśmy się doczekać. No, już tak, o Jezu, tak nam tego brakowało. Co prawda tym razem nie jedziemy na noc, no bo nie wyszło. Ale mamy, słuchajcie, 12 stopni, czyli piękną pogodę. Tu mamy 12 stopni. Żeby to udokumentować. I postanowiliśmy pojechać sobie dzisiaj na obiadek. Do najlepszej restauracji. Pod chmurką najlepszej naszej. Dokładnie. W miejsce, o którym zawsze marzyliśmy, żeby się zatrzymać. Jak chcecie zobaczyć, co to za miejsce, to zostańcie z nami. Się zatrzymaliśmy na trasie, na tankowanie. No bo taką dużą trasę dzisiaj robimy, nie? Trzeba tu tankować. To nasza ulubiona stacja, na której lubimy tankować, więc sobie tutaj się zatrzymaliśmy. Krzysiu tankuje. Bardzo. Tu mój mąż. Matyśka wyszła dla towarzystwa tatusiowi. No i zaraz jedziemy dalej. Tak sobie jedziemy, jedziemy i myślimy nad tym, czy osoby, które jeżdżą nad morze, poznają tą trasę. No bo my ją znamy dość dobrze, bo mieszkamy tutaj. Co prawda, tak patrzę, że się jakieś nowe rzeczy budują. Jakiś Lidl czy Biedronka. To jest bardzo dobrym pomysłem w tym miejscu. No i tak. Podpowiedzią niech będzie to, że tutaj latem zawsze jest korek. Praktycznie zawsze. Teraz charakterystyczny las dla tego miejsca. Charakterystyczne kilka zakrętów. Kto zgadnie? Dodam jeszcze tylko, że tutaj jest odcinkowy pomiar prędkości. Także dla osób, które nie wiedzą tego, a tędy często jeżdżą. O, przyczepka! Tak, na wakacje. To zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest odcinkowy pomiar prędkości, żeby nie zapłacić mandatu. Odcinkowy pomiar prędkości. Słuchajcie, wjeżdżamy teraz na stację BP, żeby zatankować wodę, byśmy mogli ugotować ten obiad i umyć naczynia przede wszystkim. Bo do gotowania obiadu to mamy swoją wodę, taką z butelek, czystą. A tutaj jest stacja, na której już kiedyś byliśmy. Wiemy, że jest kranik z wodą. Także zaraz podjedziemy i zatankujemy wodę sobie. Także jakbyście byli w tym rejonie, to jest ta stacja. Stacja BP. Gdzie ten mój mąż? A tu. Tu jest. Tu jesteś. Aps. Ja do ciebie tam przejdę nawet. Trzeba udokumentować. O! Proszę bardzo, tankujemy. Paliwo zatankowane. Piątkę już mamy z domu. I możemy jechać dalej. Oj. Chciałeś samochód rozbić. To samochód mnie zaatakował. No dobra, dobra. To co, ja mam też wsiadać? No dobra, to chodź z nami. Dzisiaj wyruszyliśmy w trasę, to Matylda zapytała, czy możemy wjechać do McDonalda. No więc jedziemy do restauracji pod Złotymi Łukami na obiecane... Co? Lody. O, tata. A, lody, usłyszałaś lody? Tata mi wyszedł z kadru. Ale że co? Nie, bo... Że lody? A, lody? Lody? No jedziemy na lody. Lody. Zobaczymy, czy się zmieścimy tutaj przyczepą. Jednak słuchajcie, mamy lekkiego cykora standardowo. Zawsze mamy takiego cykora przy tym McDonaldzie nieszczęsnym. I ja zawsze sobie wychodzę i patrzę, czy mój mąż zmieści się z przyczepą, czy nie. Niby człowiek wie, jaki to ma gabaryt, niby liczby są napisane, ale nie, no zmieści się. Zmieści się, Krzysiu. Możesz jechać. Uop.
No i przeszła. Zawsze troszeczkę niepokoju jest, więc wolimy to sprawdzić. To nie każde 2,80 musi być 2,80. No, już mówiłam, że zawsze mamy trochę stresu i niepokoju i wolimy tak to ogarnąć. Że mamy mniej niż 2,80 przyczepę, ale wiecie jak to. Ale nie mamy zaufania do ludzi, którzy pisali 2,80. No i powoli dojeżdżamy do miejsca docelowego. I tak się właśnie zaczęliśmy zastanawiać, czy tam będzie miejsce, gdzie się zatrzymać. No, tak próbowaliśmy trzymać was w niepewności, ale słuchajcie, no i tak już pewnie wiecie, gdzie jedziemy. Więc powiemy wam, czy jeszcze nie? Nie, no powiemy. Jesteśmy za Puckiem, po prawej stronie minęliśmy Puck i będziemy na takim punkcie widokowym między Puckiem a Władysławowem. No i dojechaliśmy na miejscówkę naszego dzisiejszego obiadu. Która się nazywa Kaczywinkiel. Tak, ślicznie. Kaczywinkiel. No dobra, okej. Okay. Jak sam Krzysiu zauważył, jest na winklu. Jest na winklu. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, tam jest... Tam mamy Puck. Na lewo jak spojrzymy, to tam mamy Władysławowo. A my jesteśmy tutaj. Na winklu. Na winklu. Kaczym. No i tak sobie dzisiaj myśleliśmy, słuchajcie, o tym, co, jak to się stało, że jeździmy przyczepą i że nasz karawanik nas tak strasznie porwał. Jakoś tak od września, października zeszłego roku zaczęliśmy oglądać vloga Kiki Świat. No i się stało. I po prostu złapaliśmy bakcyla takiego póki co nie fizycznego jeszcze, tylko oglądania Kiki Świat. No a potem stwierdziliśmy, że może my też byśmy spróbowali mieć przyczepę. I tak patrzyliśmy, jak Kamil i Kasia kupują tą swoją przyczepę i mówimy, kurczę, no może właśnie taką w tym przedziale cenowym kupimy. No i tak się złożyło, że prawie że w tym samym przedziale cenowym kupiliśmy trochę nowszą przyczepę, trochę mniejszą i taką, która nam dokładnie nam odpowiada. No i się zaczęło. I się zaczęło, słuchajcie, zaczęliśmy jeździć, zaczęliśmy, po prostu zwariowaliśmy na tym punkcie i dzisiaj rano jak się obudziłam, to już miałam lepszy humor, bo wiedziałam, że jedziemy sobie nawet tylko właśnie na obiad przyczepą. Mhm. I dlatego chcielibyśmy tak naprawdę Kasi i Kamilowi podziękować. Może kiedyś obejrzą tego vloga i będą mieli okazję sami to usłyszeć. Że są inspiratorami naszych podróży, naszego karawaningu. No i w sumie chcielibyśmy im po prostu podziękować za to, że w ten sposób wprowadzili nas, za swoim pośrednictwem wprowadzili nas w ten świat karawaningu, który zawsze gdzieś tam był, towarzyszył nam, ale nie mieliśmy odwagi, żeby to zrobić. Dokładnie. I dzięki nim, dzięki Kasi i Kamilowi udało nam się odblokować nas i pójść tą drogą. Także pozdrawiamy bardzo Kasię i Kamila i życzymy im spokojnego i udanego pobytu w Grecji, bo przecież teraz tam są właśnie. Dokładnie tak. I płynnie przechodząc do ciągu dalszego naszej podróży dzisiejszej, naszego podróży, naszego wypadu. Cóż, no idziemy chyba robić kawę. No, dopijemy się. Zrobimy kawę, może się uda pokazać wam, jak to wszystko z góry tutaj wygląda. Będziesz próbował. No, będziemy, co będę robił? Będziesz próbował latać. A, myślałem, że będę polował. Że mam polować na kaczki. Kaczy winkiel, to trzeba polować jakąś kaczkę w końcu. To dzisiaj kaczka jest na obiad, tak? No jak upolujesz? Ale mam zadanie, co? Także Krzysiu idzie polować i robić kawę. Dobra, okej. Okay. Co robisz? Narysuję. A co rysujesz? Wow, ale fajne rzeczy. No piękne. A ja, słuchajcie, zrobiłam tak. Zrobiłam sałateczkę. Tutaj mamy sałateczkę dla wszystkich. I właśnie kończę robić kawusie. A mój drogi mąż właśnie lata. I jeszcze teraz tak a propos tego, gdzie jesteśmy. A pies miauczy. Standardowo. A propos tego miejsca, gdzie jesteśmy, to wygląda to, słuchajcie, tak, że razem opowiem o tym. Wygląda to tak, że nazywa się to Kaczywinkiel i przeczytałam regulamin i okazuje się, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do nocowania tutaj. Więc jeśli ktoś miałby ochotę sobie tutaj stanąć na noc, to jak najbardziej może i jest to absolutnie przez prawo niezabronione. Jest toaleta, więc można sobie wszystko fajnie tutaj ogarnąć i można tu spać. I to tyle.
zostawiam dziecko samo, żeby mogła sobie spokojnie oglądać. Ma, ty się możesz sobie zdjąć słuchawki, ja idę do taty, żeby mogła bez przeszkadzających rodziców pooglądać. A my idziemy wypić kawę na dworzu. Takich, o, proszę, się pojawił rycerz. Na białym koniu. No. A jeszcze lotnisko muszę schować. Tak, bo może takie fajne lotnisko sobie wymyślił. Ale tak, bo drona już schowałaś, teraz musisz schować lotnisko. A my idziemy się napić kawusi, tradycyjnie. Pojechaliśmy, słuchajcie, z kaczego, jak to było? Kaczy winkiel. Bo zdecydowaliśmy się pojechać do Władysławowa i zobaczcie, co po drodze fajnego jest. To jest labirynt w polu kukurydzy, tuż przed miejscowością Swarzewo. I tak to fajnie wygląda. Jakiś monster truck tam stoi, UFO wylądowało. Samolot startuje. British Airlines, nie, Polish Airlines. Tutaj myśliwiec. Jeden, drugi myśliwiec, no. I takie to cudeńka, tu sobie rośnie kukurydza latem i to jest po prostu super. No a my jedziemy do Władysławowa na spacer na plażę, żeby łapać jeszcze ostatnie promienie dnia. I zdecydowaliśmy, że na kaczy winkiel wrócimy na obiad, jak już się zrobi mniej przyjemnie. No i sobie tak jedziemy przez Władysławowo, szukając miejsca postojowego i podziwiamy te wszystkie wielkie domy, które tu są pobudowane. Jest puściusieńko, nie? Tak. Z racji tego, że po sezonie to jest po prostu kompletnie pusto. No i słuchajcie, przyjechaliśmy sobie na parking i znaleźliśmy bardzo dobre miejsce dla nas, dla naszego zestawiku. I tutaj sobie zaparkujemy. Nie będziemy nikomu przeszkadzać, a spokojnie może sobie przyczepka i samochód stać. Zobaczcie, jak pięknie. Ta piękna miejscówka, zaraz mi ktoś przejedzie. Łażę tutaj po drodze. Matylda okutłana w moje poncze, szczęśliwie je zabrałam. Matylda, wyspałaś się? Jak ci się w mojej czapce chodzi? Tak. Dobra. Ja przewidująco wzięłam więcej akcesoriów, żeby się ugrzać. I idziemy, słuchajcie, tu mamy kościółek, a my idziemy sobie tam na deptak. Zobaczycie, jak tam fajnie. I pojedziemy na plażę, nie? A no właśnie, trzeba na twarzniki założyć. Tata, masz natwarznik? Mam. Dobrze, ja muszę zobaczyć, ja mam mój natwarznik, bo przecież jesteśmy już w mieście, do ludzi idziemy. Dobra, mój natwarznik, nawet klimatyczny, proszę bardzo, jest. A propos, klimat morski. Idziemy. Idziemy? Idziemy. I teraz wkraczamy na deptaczek władysławowski. Dobrze? Powiedziałam? Dobrze powiedziałam. A tu mamy jakąś... Aleja gwiazd. Otylia Jędrzejczak. Galeria Gwiazd Sportu. Leślarstwo, no. I tak tu ładnie jest. A my idziemy na plażę, tak? Idziemy szukać plaży. Daleko do tej plaży? Jakieś 2-3 kilometry. A. Tutaj mamy wspomnianą Aleję Gwiazd. Aleja Gwiazd Sportu. I tutaj mamy, zobaczcie, góry. To jak skakałaś, to by było. A tu Matylda Wodosowy skakała po górach. Prawie że. K2 8611. Tutaj mamy Mount Everest 8848. Ale fajnie. Fajnie zrobione. Teraz Matylda będzie miała robione zdjęcie na ściance. Zobaczcie, tu jest ta Aleja Gwiazd Sportu, a tutaj mamy ośrodek Cetniewo. Ośrodek szkoleniowy Cetniewo. Tutaj często przyjeżdżają różni sportowcy na, nie wiem, na obozy kondycyjne, czy jak to nazwać. A, ośrodek przygotowań olimpijskich, właśnie. No tak, to mieści się tutaj we Władysławowie. Przy ulicy Sportowej. Gdzie jest dom do góry nogami? A, tutaj. Aha. Idziemy na plażę, czy gdzie idziemy? Na plażę? To zawracamy, to idziemy tam.
Ale zobaczcie, jakie balkony tutaj. Kwiaty niesamowite, nie? Jakie kwiaty fajne. One jeszcze o tej porze. No. Ale ile tego jest? Dżungla, no. Wejście numer 9, Władysławowo. Nasze polskie morze. I to nie jest zatoka, tylko już jest pełne morze. To już jest pełne morze, tak. Tak. Was na brzeżu. Kto z was był tutaj? Łapka w górę. Pewnie nie jedna osoba. O, maseczki są bardzo przeszkadzające. Aczkolwiek o tej porze roku tutaj zupełnie inaczej wygląda niż latem. Ale prawda? Też fajnie. No. Inaczej po prostu, nie? Prawda, prawda. Słuchajcie, dziewczyny, jesteście ciekawe, jak to wygląda z góry? Bo ja jestem bardzo ciekawy. A wy jesteście? Słuchajcie, może się uda puścić drona, także zobaczymy. A jeszcze takie historyczne miejsce wam pokażę, historyczne dla mnie. Dlatego, że tam z tej ślizgawki kiedyś mój pies skoczył, jak byłam dużo młodsza. Miałam takiego psa mieszańca. Z samej góry? No, ona chyba gdzieś tak z prawie samej góry skoczyła, bo zobaczyła moją mamę i stwierdziła, że ona w sumie chce sobie skrócić drogę i skoczyła na ten piach na dół. Już myśleliśmy, że jest po psie, całe szczęście. Dobrze się to skończyło. Ale słuchajcie, no pies się nazywał Tequila. Tak? No tak, pies się nazywał Tequila. Więc wszystko jasne, tak? Proszę, zobaczcie, miasto monitorowane. Ale jak? Ile kamer? Intensywnie monitorowane. Ale czad. A to u góry to co jest, Krzysiu? Głośniki? Lampa. Czy Wi-Fi? Nie, nie, to płaskie takie. Wi-Fi. Tak, strefa Wi-Fi tu jest. Fi-Fi. Tutaj mamy Fi-Fi. To też ważna informacja, jakby ktoś potrzebował o Fi-Fi na plaży. Tak, żeby załadować vloga na przykład. A tu jakaś ścieżka, zobaczcie. Aha. Ale jak przyjemnie, ten las sosnowy, no cudnie. Aha, ale ekstra. Cudnie. Maszerujemy. Nawet pachnie lasem sosnowym. Pachnie? Słuchajcie, no. Pamiętacie, jak szliśmy we Włoszech, tam gdzie takie cykady były? No. Też była taka ścieżka, no, nie? Tylko troszeczkę cieplej było. To prawda, ale tylko troszeczkę. Tylko nie trzeba było mieć rękawiczek. No. Tak. Można było się kąpać. Ale podobny gąszcz był, popatrzcie, tak naprawdę, nie? Tam też była taka dżungla i też jest lekko zadżunglone. A ty za tam maraton zrobiłeś? Udawałem drona. A piesek wyrwał aż spadzek tak. Już po górka. Tak, z jakiegoś podgórka, tak. Tak? Nagle zniknął. Pies i nagle... Pff. I nie ma psa. Ale odbiła się na sprężynkach i poleciała do ciebie. Dziewczyny, pierwsze wrażenie. Na gorąco, pierwsze wrażenie. Co? Dokładnie tak. No. Dokładnie tak, w Świnoujściu. No. Tak w Świnoujściu jest, nie? Tak. Musimy tam wrócić w ogóle. Do Świnoujścia. Tak, ale właśnie zrobione jest pod Świnoujście. Tak. Matylda, co tu mówiłaś? Co chciałaś mówić? Dokładnie tutaj, tak tam. Koło tego, jak to się nazywa? Tego budynku? Tego wejścia? Tego szlabanu. Tego budynku, no dokładnie tak samo jest w Świnoujściu. Tutaj jest taka promenada, no jest dokładnie jakbyśmy byli w Świnoujściu. No. To już nie musimy jechać. Nie, no musi... Nie, no musimy. Do Świnoujścia zawsze warto pojechać. To prawda. Tam jest jedyna w swoim rodzaju plaża. Tak. Jeżeli chodzi o piaseczek. Jeżeli chodzi o wybrzeże polskie. Będziemy, oczywiście pokażemy. No, moi drodzy państwo, zobaczymy,
Jak to się skończy? No. I skończyło się tak, że... O, Mimi. Ale może Mimi by chciała z tobą? Co się tak trzęsiesz? Masaż wibracyjny. Krtani. Tak strasznie było. Która? Ojej, ojej. A to są sprężyny od czego? Od tyra. Od tyra? Od tyra. Zobaczcie, na miastka lata. Są sklepiki otwarte. Co? Tam dom. No i po spacerze wracamy do naszej przyczepki, do naszego zestawu. No i co? I stoi cały nieruszony, nienaruszony. Całe szczęście stoi nasz domek. I co, gdzie teraz jedziemy? Teraz chyba pojedziemy na obiadek, co? Teraz już jedziemy na obiadek, tak? No. Bo ty tak głodna jesteś? Tak. To wracamy na ten parking. Kaczy Winkiel. Winkiel, dokładnie. I tam będziemy robić obiadek.